mamy odpowiedzieć na takie pytanie. Jaki jest największy wspólny dzielnik liczb 14 i 20? Inaczej, największy wspólny dzielnik 14 i 20 równa się znakowi zapytania. Ta nazwa, największy wspólny dzielnik, brzmi ciekawie, prawda? Po angielsku to jest Greatest Common Divisor. Po polsku największy wspólny dzielnik, czyli NWD. Tak naprawdę to pytają nas, jaka jest największa liczba, przez którą podzielimy i 14, i 20. Przełączmy się na tablicę i sprawdźmy. Chcemy wiedzieć, jakie jest NWD z liczb 14 i 20, czyli jaki jest największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb. Mamy tutaj dwa sposoby na rozwiązanie tego zadania. Możemy wypisać wszystkie dzielniki 14, wszystkie dzielniki 20 i sprawdzić, który będzie największy, lub zastosować rozkład na czynniki pierwsze. Spróbujmy zrobić to jednym i drugim sposobem. Zacznijmy od wypisania dzielników. Dzielniki liczby 14. Jakie to będą? 14 podzieli się na pewno przez 1. Jest parzysta, więc podzieli się przez 2. Przez 3 się nie podzieli. Przez 4 również nie. 5 też nie. 6 nie. 7 tak. I przez 14. 20 podzieli się przez 1. Przez 2. Przez 4. 5. 10 i oczywiście 20. Jaką wspólną liczbę tutaj widzicie? Jest to 2. Największy wspólny dzielnik w tym wypadku to będzie 2. Mamy również 1, ale największa jest 2. Zatem największy wspólny dzielnik liczb 14 i 20 to po prostu 2. Zróbmy to teraz drugim sposobem. Rozłóżmy 14 na czynniki pierwsze. 14 to inaczej 2 razy 7. 2 i 7 są liczbami pierwszymi. 20 to inaczej 2 razy 10. 10 jest liczbą złożoną, więc rozkładamy dalej. To jest inaczej 2 razy 5. Która z tych liczb jest wspólnym dzielnikiem? Widać oczywiście, że jest to 2. Największy wspólny dzielnik to jest 2. Sprawdźmy, czy dobrze rozwiązaliśmy to zadanie. Wpiszemy tutaj 2. W porządku. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tu mamy super prostą sprawę. Chcemy wiedzieć, jaki jest największy wspólny dzielnik liczb 6 i 3. Nawet nie musimy nic obliczać, bo mam nadzieję, że już widzicie, że 6 to jest inaczej 2 razy 3. W związku z tym i 6, i 3 podzielą się przez 3. Zgadza się? Przejdźmy dalej. 3 i 18. Podobny przykład. Jaki będzie największy wspólny dzielnik 3 i 18? Zgadza się, to będzie 3, bo 18 to jest 3 razy 6. 3 podzieli się na 3 i 18 również się podzieli na 3. Łatwe zadania nam się trafiają. O, teraz też super łatwe. 9 i 18. Teraz wy. Jaki będzie wspólny dzielnik? 9. Bardzo dobrze. 9, 18 to jest 2 razy 9. 9 dzieli się na 1, 3 i 9. 18 dzieli się na 1, 2, 3, 9 i 18. Największy wspólny dzielnik to jest 9. Sprawdźmy. Świetnie. 12 i 6, ale dzisiaj super proste przykłady mamy. To będzie 6. Przeszliśmy wszystkie 5 przykładów, ale spróbujmy jeszcze raz, może trafimy coś ciekawszego. Największy wspólny dzielnik 4 i 2. 4 dzieli się na 1, na 2 i na 4. 2 się dzieli na 1 i 2. W związku z tym największy wspólny dzielnik to 2. 5 i 3. O, tutaj będzie troszkę trudniej. Jak myślicie, jaki będzie największy wspólny dzielnik 5 i 3? 5 podzieli się na 1 i na 5. 3 podzieli się na 1 i na 3. Więc co tu będzie wspólnego? Przełączmy się na tablicę. Napiszę, żebyście lepiej to widzieli. Chcemy policzyć tym razem największy wspólny dzielnik liczb 3 i 5. Dzielniki 3 to jest 1 i 3. 3 jest liczbą pierwszą. I dzielniki 5 to 1 i 5. 5 też jest liczbą pierwszą, więc wspólny dzielnik to jest tylko 1. Cyfra 1. Przełączmy się i sprawdźmy, czy mieliśmy rację, czy to jest 1. Zgadza się. Jeszcze jeden przykład.
Tutaj troszkę mamy trudniej. Zastanówmy się, jaki jest największy wspólny dzielnik liczb 35 i 25? Przełączymy się znów na naszą tablicę. Chcemy wiedzieć, jakie jest NWD z liczb 25 i 35. Mamy znowu dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Albo wypisujemy po kolei wszystkie dzielniki, albo stosujemy rozkład na czynniki pierwsze. Spróbujmy rozkład na czynniki pierwsze. Najpierw rozłóżmy 25, to jest 5 razy 5. A teraz 35 rozłóżmy. 35 to jest inaczej 7 razy 5. Mamy rozkład na czynniki pierwsze. Co tutaj się powtarza? Powtarza się piątka. W związku z tym największy wspólny dzielnik to jest po prostu 5. Jakbyście wypisali tym sposobem, też piątka by tutaj była największym wspólnym dzielnikiem. Sprawdźmy. 5 zgadza się. 12 i 32. Wróćmy do tablicy. 12 i 32. Może sami spróbujecie. Możecie teraz zastopować wideo, spróbować samemu rozwiązać i wrócić tutaj, zobaczyć, czy ja też tak zrobię. 12 i 32. Trochę przesunę naszą tablicę w dół. 12 i 32. 12 możemy rozłożyć na 2 i 6. 2 razy 6. 6 nie jest liczbą pierwszą, jest liczbą złożoną, więc możemy ją rozłożyć dalej na 2 razy 3. 32, może innym kolorem. 32. To jest 2 razy 16. 16 to liczba złożona, to 2 razy 8. A 8 to 2 razy 4, a 4 to 2 razy 2. Zwróćcie uwagę, że tutaj powtórzyła nam się dwójka i tutaj też nam się powtórzyła dwójka. I co teraz zrobić? Tu nam się powtórzyło i tu nam się powtórzyło. Popatrzcie. 12 to jest 2 razy 2 razy 3. A 32 to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 i jeszcze raz razy 2. Powtarzają się nam te czynniki. Dwie dwójki. W związku z tym największy wspólny dzielnik to jest iloczyn tych liczb. 2 razy 2 to jest 4. Czyli największy wspólny dzielnik 12 i 32 to jest 4. Owszem, 2 byłoby też dzielnikiem, ale największym wspólnym dzielnikiem jest właśnie 4. Przełączmy się na nasz serwis Khan Academy i sprawdźmy, czy jest OK. W porządku. Zrobię z Wami jeszcze jeden przykład, żebyście lepiej zrozumieli, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Policzmy sobie największy wspólny dzielnik 105 i 30. 105. Rozłóżmy na czynniki pierwsze. 105. To jest inaczej 5 razy 21. 21 to liczba złożona. Można ją zapisać jako iloczyn 3 i 7. Czyli 105 to inaczej 5 razy 3 razy 7. Przejdźmy do 30. 30 to inaczej 2 razy 15. 15 to inaczej 3 razy 5. Zatem 30 w rozkładzie na czynniki pierwsze to jest 2 razy 3 razy 5. Które czynniki nam się teraz powtarzają? Zwróć uwagę, że mamy dwa czynniki. Piątka się powtarza. I co jeszcze się powtarza? Trójka. Zgadza się. Trójka. Czyli piątka i trójka się nam tu powtarza i tu nam się powtarzają. W związku z tym, co mam zapisać jako największy wspólny dzielnik? Ma to być iloczyn tych powtarzających się czynników. 5 razy 3 to jest 15. Czyli największy wspólny dzielnik liczb 105 i 30 to jest 15. Dzielnikiem tych liczb też jest trójka. Jest piątka, ale zwróć uwagę, że pytają nas o największy wspólny dzielnik, czyli największym wspólnym dzielnikiem jest właśnie 15.